Szanowny kolego, koleżanko, zapraszam na potężny Instant Gaming po potężne gierencje totalurowe i nie tylko. Rzecz jasna, linka znajduje się poniżej w opisie. Siemano kolano, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, no Janu z tej strony i zapraszam Was na kolejny odcinek z kampanii w The Old Dreams. Oczywiście w grze Mountain Blade 2 Bannerlord, w ogóle jaka to jest, zobaczcie, epicka twierdza! Melchior Tower! Ty, to może tak od razu byśmy się tam udali, bo to wygląda naprawdę przezarąbiście. A jeśli faktycznie jest taka sama grafika w... O! Wojna nowa! W bitwie, no to jestem bardzo podekscytowany. Słuchajcie, troszeczkę pograłem generalnie na streamie. Wleciał też nowy update do moda, taki jakby fix, który poprawił sporo rzeczy, ale też niektóre urozmaicił, dodał nowości. Nie wszystkie z nich będą widoczne jakby w waszej już kampanii, bo on jakby ten update jest tylko na Steamie. Jeśli macie grę z ModDB, to musicie po prostu pobrać na Steamie, bo widziałem, że na ModDB tego nie zaktualizowali. W każdym razie, jeśli macie waszą kampanię trwającą, to ten update wam save'a nie spieprzy. Natomiast minus jest taki, że nie wszystkie rzeczy jakby będą zaktualizowane w tym save'ie, ale te, które są, uważam, że najważniejsze, całe szczęście są no, widoczne. Po pierwsze, są w tej grze trzy różne dungeony. Mamy, a w ogóle tak zanim zacznę opowiadać, to dzięki wielkie, słuchajcie, za tak dosyć spory i pozytywny odzew pod tą serią. Zarówno tutaj, jak i na streamach. A, to jest ta sama grafika, co Zamek Wampirów na dole. No troszkę szkoda. No ale i tak wygląda zrąbiście. Wracając, dzięki wielkie za taki fajny odzew. No widać, że się mod podoba, ale nie dziwię się, bo mod jest po prostu zrąbisty. A wierzcie mi, to co tutaj pokazałem póki co w tych 6 odcinkach, to naprawdę jest nic. Ten mod zawiera dużo więcej epickich rzeczy. Po pierwsze właśnie to, co uważam, że jest zrąbiste w tym modzie i dodaje takich troszeczkę elementów RPGowych, to są trzy dungeony. Znajdują się one, uwaga, jeden już mieliśmy okazję odkryć. Gdzieś on był chyba tutaj, prawda? To jest Portal Chaosu. Mamy także, nie wiem, czy to jest jedyny Portal Chaosu, czy jest ich kilka. Ciężko powiedzieć, nie wiem dokładnie. Tak czy siak, mamy jeszcze z Hearthstone Zwierzoludzi. Tutaj jest pierwszy, Beastman Hearthstone, i drugi znajduje się, już wam pokazuję, w którym miejscu, bo nigdy tego nie mogę znaleźć. A drugi jest tutaj. I mamy jeszcze port drugich, czyli Mrocznych Elfów. Dokładnie jest to port handlarzy niewolnikami. No i działa to tak. Zostały one w ogóle zboostowane, bo one już były wcześniej, ale w tym update'cie zostały one zarąbiście poprawione, bo domyślnie, przynajmniej u zwierzę ludzi było około 250 ludzi, teraz jest 400. Zatem dungeon jest naprawdę ciężki do zrobienia. Ja mając tam no około 130 ludzi, z czego część naprawdę elitarnych, powiem wam, że zrobiłem to żyjąc tylko ja. Cała reszta moja padła. Tam oczywiście odnieśli rany, więc to nie tak, że straciłem armię, ale no nie byli już w bitwie sprawni. W każdym razie, jak to zrobicie, to macie po pierwsze miliard renomy, miliard oczywiście influenza, no tak miliard to może nie, ale na poważnie mówiąc okolice 100, zależy też od wielkości waszej armii. I poza dropem takim normalnym i poza ponad 200 najczęściej niewolnikami dostajecie do wyboru jeden z 5 legendarnych przedmiotów i te przedmioty się losowo trafiają. To jest tak, że macie na przykład... Wcześniej był tylko jeden taki miecz legendarny, imperialny i zawsze się go dostawało, więc no jakby nie było sensu farmienia tych dungeonów, bo jest taki tylko jeden item, który zawsze dropi z każdego. Teraz właśnie nie. Mamy po pierwsze 5 do wyboru, wybieram sobie jeden z nich i są to itemy losowe. Można być broń, kostur, nie wiem, zbroja, może nawet jakiś wierzchowiec. I te wszystkie itemy są zaklęte, czyli mają jakby tam obramówkę taką magiczną, że są silne. Co nie? I one się losują. Ale to też nie jest tak, że możemy farmić ile chcemy, dlatego że jak wyczyścimy raz jeden taki Hearthstone zwierzę ludzi, no to zanim po raz kolejny to uczynimy, musi minąć jakiś czas i się pojawi się taki event Black Moon, że się to wtedy zresetuje. Zatem, no i kolejna rzecz też ciekawostka, jaką odkryłem, to już wam już tłumaczę, o co chodzi, dlaczego tracimy ludzi, już mówię. Zatem, no, słuchajcie, są elementy RPGowe, jest grinding, mi się to bardzo mocno podoba. Natomiast, dlaczego tracimy ludzi? Tak się składa, że na terenie wampirów panuje, okej, coś tam pojawia się lekko, chyba hitbox tej osoby spieprzy, bo mi się wydaje. Barren Hills. Ty, co to kuźwa jest? Nie mów, że wampiry mają też swój własny dungeon. No nie gadaj nawet. O, kupiec wędrowny, szkoda, że nie mam kasy. O, no, wielka szkoda, że nie mam kasy, ale chyba niczego tu fajnego najprawdopodobniej nie będzie, co nie? No nie, no nie. Tak czy siak tracimy jednostki na ziemię wampirów, ponieważ tutaj panuje coś na styl spaczenia, znanego nam dobrze z Total War Warhammera. No jest normalnie spaczenie.
I ciekawie jest, bo nasze jednostki po prostu odnoszą rany. No nie, niczego tu myślę, że nie kupujemy. Ale co to jest to? Jedynie wampiry są na to odporne. A to jest ten. Zwykła świątynia, dobra. I to jest też wprowadzone, tego nie było wcześniej. Empower your undead minions using dark energy. Ale nie mam dark energy, mam inną walutę. Mamy to. Ja też elf dostał lekkiego nerfa, może nie nerfa, ale po prostu to, co powinny mieć wcześniej. Czyli ich jednostki w teorii powinny wymagać przy upgrade'zie naszej waluty specjalnej, ale na razie no nie widzę za bardzo, żeby wymagały. Dodam też, że te oddziały leśnych elfów nie są wcale najlepsze. Dużo potężniejsze są elfy wysokie. Dla przykładu nasz najlepszy łucznik to jest, drodzy państwo, ten ziomeczek ma 150 umiejętności. Najlepszy łucznik wysokich elfów ma 270, ale też jest taka różnica, że ten kosztuje 12, tamten kosztuje 120. Tak, więc kosztuje tyle co 10 naszych, ale naprawdę są przezarąbiści i no po prostu... Ty w ogóle, czekaj, co? Gong, bla bla bla, ale że dostałem po prostu... błogosławieństwo? Bo nie doczytałem, co się wydarzyło. Nie wiem, coś nie podziałało. W każdym razie wróćmy się. Zejdźmy z tych terenów ze spaczenia. Dokładnie nie wiem, gdzie jest spaczenie, bo no teraz nam jakby część 20 ludzi prawie, zobaczcie, odniosło rany. Ale ogółem, no to spaczenie chyba jest tam, gdzie widać nawet wizualnie, że jest taki teren ciemniejszy. Tu mam jakieś bagna, tam okolice Drakenhofu też są troszeczkę mroczniejsze. No, i kolejna sprawa, o jakiej chcę też coś nie coś tam powiedzieć, to kwestia związana z waszymi problemami technicznymi odnośnie moda. Sposób mówi, że no nie może moda zainstalować, że im nie działa, crashuje. Po pierwsze, jedna rzecz, z którą ma problem najwięcej osób. Otóż chodzi o to, że gra im się nie ładuje i tak dalej. Piszecie, że no walam grę, sobie godzina i nic. Powiem tak. Mi za pierwszym razem gra się ładowała długo. Nie wiem ile, może z pół godziny, może nawet godzinę, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, jeśli nie macie gry na dysku SSD, to naprawdę będzie trwało sporo czasu. Musicie się uzbroić w cierpliwość, ale to tylko za pierwszym razem. Potem warto sobie co każde odpalenie gry kliknąć opcję w menu Build Shader Cache, bo dzięki temu będziecie mieli oszczędzone ekran ładowania już w trakcie rozgrywki. I to też może trwać sporo czasu, u mnie to trwa około godzinę. Więc jeśli macie słabszy komp, nie macie dysku, nie macie gry na dysku SSD, bo jakby sam dysk jest nieistotne, ważne gdzie macie grę zainstalowaną, no to może troszeczkę potrwać. Jeśli z kolei macie dobrą wersję gry wybraną, czyli obecnie na ten moment, żeby nie było dla tych, którzy oglądają tą serię tam za parę miesięcy, jest to 1.2.11, na tą wersję mod jest zbalansowany i macie wszystkie te mody, prawda, odpowiednio ułożone w mod menadżerze, no to nie powinno wam nic lagować, wszystko powinno śmigać dobrze. Znaczy, nie powinno wam się żadne crashy pojawiać i tak dalej. Upewnijcie się, że macie dobrą wersję, że macie te mody, które są też zresztą w opisie i harmonii, żadnego innego moda, bo niektóre może działają, ale niepotrzebnie mogą powodować jakieś problemy, właśnie błąd przy odpaleniu, co nie? Więc lepiej bezpiecznie odpalić czysty stary świat, czyste The Old Dreams, no i wtedy myślę, że na 99% wam wszystko odpali. Jeśli nie, jeśli dalej macie jakieś crashy, no to spróbujcie, słuchajcie, wbić na mojego Discorda, tam jest kanał Mantleblade, bo w komentarzu wam za wiele nie odpowiem. Na Discordzie można wysłać screena zawsze, więc wtedy wiecie, wyślecie screena komunikatu i tak dalej. Łatwiej będzie to rozwiązać. Albo po prostu, jeśli macie już banerę od dawna zainstalowanego, rozegrane różne kampanie, macie przeszłość jakichś innych modów, czyli może pliki gry są troszeczkę spaczone, to lepiej grę odinstalować, usunąć jej pliki, na nowo, na świeżo zainstalować, no i powinno wam śmigać, nie? No ale wiem, że niektórzy mieli problem, więc jakby faktycznie, jeśli wam dalej coś nie działa, no to postarajcie się, szanowni państwo, ogarnąć Discorda, dołączyć, link jest oczywiście w opisie, tam po dołączeniu należy jedynie na kanale, który będziecie mieli jako jedyny dostępny regulamin, kliknąć emotkę, to też zresztą jest napisane, że klik coś tam emote to give rank, co nie? Czy tam to receive rank, no i wtedy na kanale Mountain Blade możecie pisać. Dobra, skupmy się także ludziska, bo troszkę przegadałem. O nie, spóźniłem się. A, to musimy poczekać. Ale okej, okay, wyczyścimy sobie po raz pierwszy Ungor Camp tutaj, o, proszę bardzo. W tej serii, bo na streamie już to robiłem, jestem całkiem przyjemny. Już mniej więcej ogarniam jedną rzecz, tak jak wam mówiłem, że to jeden widz podłapał, zauważyłem to na streamie. Mianowicie, poczekaj, tylko nie wiem, które wziąć.
Jeden punkt fokusa w medycynie, czy trzy punkty za każdy punkt w dyscyplinę? Trzy punkty HP w sensie, że to jest focus point, no więc to może mi dać maksymalnie, teraz to mi daje 15 hit pointów. A z kolei, praying, to jest też dosyć dobre. A z kolei to mi daje focus pointa w medycynie. Wiecie co? Medycyna myślę, że może być mocniejsza jeszcze niż te hit pointsy. Chociaż jestem papierowym magiem. Patrzaj, focus pointa w medycynie. A co, mogę rozdać? Nie, mam ogólnie focus... Poczekaj. To jest focus point, no tak. To czy mi kurde nie dodało? Nie mam tego pojęcia. Nieistotne. Możemy sobie nasz punkt, jakby zwykły, rozdać. Myślę, że... Mamy to jeździectwo, co nie? Ja poza, wiecie co, poza ogólnie... O, jak to się nazywa? Magią, będę chciał używać jakiejś broni, nie wiem jeszcze jakiej. To będzie dwuręka czy jednoręka? Nie zdecydowałem, ale na pewno coś wybierzemy i na pewno musimy sobie też rozwijać atletykę. To się przyda między innymi do takich szrajnów. Ach, ta muzyka. Ależ jest ona bardzo klimatyczna. No, naprawdę. Klimat jest niesamowity. A bierzemy, myślę, że... Bierzemy samych łuczników, tego ziomeczka i coś takiego. I to powinno być... Wystarczająco dobra ekipa, by sobie tutaj poradzić, szanowni państwo. Jestem ciekawy, z czego słyną między innymi... A, i zaraz wrócę do tego, co mówiliście, bo się wytrąciłem przy rozdawaniu skilli. Chodzi o to, że po prostu... Ty, w ogóle to jest ziomeczek, tak? Dobrze widzę? On nas nie słyszy. Kurde, patrz kolesia. Przy rozdawaniu punktu w karierze, jak wam mówiłem, że chcę sobie troszeczkę to zaoszczędzić na wyższy tier, to słuchajcie, nie trzeba, bo to w każdej chwili tam, wiecie, jest plus minus. Mogę sobie minusem... Podaj, w ogóle za mną. W każdej chwili to przejdzie, że jakby odjąć punkt i do gdzie indziej. No kurde, no Janus 300 IQ, co nie? Dobra, dostał. Panowie, strzelamy. Okej, ten kostur jest słaby strasznie. No, zwiększa damage z magii, ale jest słaby. Nie wiem, czy im się zainwestować w ten taki wampiryczny kostur, bo ten taki... No, jak to się nazywa? Bardziej do walki w zwarciu, bo one też się trafiają magiczne, które pewnie zwiększają obrażenia. A no, robią dużo damage'a, no bo to tak za dużo nie robi. Albo kupię sobie w ogóle wampiryczny kostur magiczny, bo on ma takie fajne filetowe kółko na środku, co wygląda zarąbiście. Dobra, strzelamy. No, zarąbiście, no ja nie. Gratuluję mózgu. A dawaj, cyk. Po prostu, żeby wbijać punkty. Też to mi wbija dużo punktów atletycy, zobaczcie. Nie? Dobra, cyk. O, padł, pięknie ludziska. No i wszyscy panowie... Agresywnie atakujecie. Cyk. No całkiem to wam powiem jest spoko. Coś tam robi, nie? Dużo nie. Ale coś tam robi. I nasz przyjaciel wampir wydaje się być mocny. Ale lepiej zamiast tych White myślę, że to jest w ogóle Witch Knight. Zamiast White Knightów brać zwykłych tych wampirycznych po prostu. Nie wiem jaka to jest dokładnie rodzaj postaci. W każdym razie tych takich no nazwijmy to, nie wiem, knightów, nie? Znaczy, no knightów. Nie umarłych, tylko zwykłych po prostu sylwańskich, takich elitarnych koksów, dlatego, że oni mają magię śmierci, bo to już testowałem. A i ta magia jest tak po prostu jej bitkie mocno, oni na spela są w stanie zabić, nie wiem, z 30-40 oponentów, serio, zarąbiste. Nekromanci z kolei mają magię nekromancką, też bardzo mocną, taka później ma powiew, co jest zarąbistym zaklęciem, pod jakby wiecie, wiatr, który w dużym blobie potrafi zabić naprawdę sporo ludzi i też przyzywają szkielety. Natomiast, no, według mnie dużo lepszą opcją... Trafię? No trafiłem, ale też chyba swojego wolno lekko, chociaż nie pokazało. Natomiast... No, dużo lepszą opcją... Jak mu łeb ściął? Wydaje mi się, że zdjęcie tego... No, drugiego rodzaju bohatera wampirycznego. Bo on też ma magię i jest też bardzo mocny w zwarciu. A, i się tak zastanawiałem w sumie, czy to nie jest tak leciutko... Czy to nie będzie takie wykorzystywane przez... autorów? Przez graczy? Żeby sobie kupować... Nie kupować, a w sumie bardziej najmować bohaterów po to, by brać ich itemy, które jak wiecie są epickie i sprzedawać, czy też po prostu mieć dla siebie. Tak się składa, że itemy towarzyszy są zużyte, przez co są bardzo tanie, najczęściej są mniej warte w przeliczeniu niż koszt danego bohatera. Do tego statystyki są no wciąż dobre, ale gorsze jednak niż te oryginalnie kupione w sklepie. Dlatego jest to przemyślane i to mi się naprawdę podoba, bo no myślałem, że... Wiecie, ja nie lubię czegoś takiego... Nawet samej wiedzy, że mogę sobie w jakiś sposób coś ułatwić, tak nie do końca, powiedzmy, uczciwie. I tak tego z reguły nie robię, ale nie lubię wiedzy, że mogę takie coś zrobić, bo to już mi po prostu trochę psuje fan z gry. Wolę wiedzieć, że oj, ale ci ucznicy ich kroją.
Wolę, jak takich rzeczy nie ma ogólnie dostępnych, bo wtedy, no, czuję bardziej motywację, by coś tam samemu osiągnąć, tak? No. To tak samo, wiecie, jak w grach MMORPG. Lepiej jest tak, gdy no, nie można kupować sobie rzeczy za prawdziwe pieniądze, żeby no, było wiadomo, że inni gracze są na tym samym poziomie i tak samo muszą grindować, żeby... Raidersi, o, to są, słuchajcie, z Minotaurem, oni są mocni. Muszą tak samo grindować, by osiągnąć no, takie statystyki, prawda? Czy taki poziom postaci, no, powiedzmy w Metinie takim, nie? Dawny Metin to właśnie tak było, teraz no to wiadomo, że jest potężne pay to win, są boty i tak dalej, no i no ta rywalizacja nie jest wcale taka fajna, niestety. Dobra, troszkę się zrobiliśmy, zarąbiście. A czy jest tu coś w ogóle drugiego i fajnego, co możemy kupić? No, jest fajny kostur, ale jest też ładniejszy kostur, o właśnie, taki. W ogóle, czekaj, to jest balance, staff i on jest jeszcze magiczny. No nie? Co on daje? Ale ten jest ładny, patrzcie. Ten jest zarąbisty. I to normalnie w bitwie nocnej się świeci, to jest takie jasne bardzo. Będziemy kombinowali z różnymi staffami, też oczywiście dropią takie jeszcze fajniejsze z tych dungów, nie, dungeonów, więc no kurde, no czeka nas, słuchajcie, fajna zabawa. Nie wiem, czy będę w ogóle zaczynał od razu tą serię z Total War, co myślałem, bo no fajnie się nagrywa tego Bannerlorda, a mi się wydaje, że jednak wam się też przynajmniej ogląda, kiedy odcinki są codziennie. Nie tak, że co drugi dzień, tylko po prostu codziennie. Co o tym myślicie? Czy wolicie, żebym zaczął kolejną serię Total War'a i byłyby one na przemian jednego dnia ta, drugiego dnia ta? Bo fizycznie troszkę byłoby mi ciężko, wam powiem, nagrywać dwie naraz. Zwłaszcza, że no, czasem to nie jest tak, że jakby odcinek nagrywam tyle, ile on trwa, tylko niekiedy... Może nie w tej kampanii, bo w Bannerlordzie jest wszystko przyjemne, ale Total War'a często coś się wycina. No, i troszkę obecnie przez jakby studia mam mniej czasu niestety. Dobra, Combat Speed, Combat Movement Speed... Combat Movement, czyli bieganie. No generalnie bieganie byłoby zarąbiste ogólnie w bitwie, żebym był szybkim nekromantą i szybko biegał. Ale 3%, wiecie co, 5 hit pointsów. Kurde, będę twardszym magiem. Ja muszę mieć dużo HP. Wiecie, ja muszę mieć mega dużo HP. I chcę sobie jeszcze zresetować tą umiejkę, bo to mi w końcu wskoczyło w tą... Nie, to mi nie wskoczyło, ty. Ale skam. Dziwne. Chcę to w każdym razie zresetować na to, by mieć dużo hit pointsów, musi być mega... O, w ogóle jest turniej, ale to jest taki turniej najpewniej, którym nie wygramy, natomiast możemy spróbować. No i jestem dosłownie drastycznie wciągnięty w tą serię. Patrzcie, jaka ładna mapa, nie? Fajna. Jestem drastycznie wciągnięty. No, mega przyjemnie mi się to nagrywa. Nie wiem, kiedy ostatnio mi się tak dobrze cokolwiek nagrywało. O wiele lepiej, oj, o wiele ciekawiej niż... Empire 2 Polską, chociaż Empire 2 Polską też był bardzo fajny, ale jednak no po prostu no, patrzę na drugi monitor, widzę, ile już minęło czas nagrania i mam takie what the fuck, kiedy? Ja nie chcę już kończyć odcinka, chcę grać więcej. Nie? Dobra, mamy kolejną rundę. Fajnie. Podoba mi się to, że u wampirów mamy fajne bronie, które zadają dużo obrażenia w tych turniejach, nie? To że taki topór rybitny, ktoś ma jakąś kosę, tu ktoś miecz, tarczę. O, ale który to będzie pacjent, widzicie? No, o nie, jednak, ała! Dobra, żyjemy. W ogóle ten Morion, no nie, ten hełmik taki. Wywodzący się chyba z półwyspu Iberyjskiego, dobrze mówię? No bo też kojarzę, że Szwedzi go używali, ale chyba oryginalnie jest z Iberii. No, ja ich będę tankował, a ten ich napieprza. O, no i mamy, słuchajcie, easy wina, prawdopodobnie. Chociaż, co zauważyłem, to jest dziwne, to z jakim pancerzem wchodzisz na turniej, to właśnie się przekłada na to, ile obrażeń otrzymujesz. I mi się wydaje, że to zmienili, że niegdyś w Bannerlordzie pierwotnie, gdy ta gra wyszła, to tak było i to było dziwne, bo jak już byłeś koksem, no to każdy turniej wygrywałeś bez problemu. Albo na początku, jak miałeś za przeciwników lordów, to nie miałeś szans wygrać. Tak potem to zmienili i serio, pancerz przestał mieć znaczenie. Natomiast z tym momencie mam wrażenie, że ma znaczenie, bo ja na streamie jestem wysokim elfem, mam już naprawdę najlepszy pancerz, jestem totalnym koksem. I trafiłem na Lorda Wampirycznego. I Lord mnie tak bardzo, ała, tak bardzo mnie skroił, że po prostu, no, ja mu biłem po trzy. I on tak szybko atakował, takie robił kombosy. Mam minimalne doświadczenie z multi w Mountain Blade'zie. O kurde, to było ciężko. Takie bardzo minimalne. Coś tam kiedyś sobie pykałem się na ręce, głównie w Urbendzie jeszcze. I nigdy nie byłem prosty, znaczy byłem takim średnim graczem, coś tam zabijałem, ale no, nie zdarzało się, żebym był pierwszy w tabelę. Chyba, że trafiłeś jakieś low elo, to może. W każdym razie, tutaj, o widzicie, na tym poziomie weteran, naprawdę AI robi kombinację. A jak jeszcze traficie na Lorda, jaki ma po 300 punktów w broni jednoręcznej i jeszcze ma super pancerz, to on tak napieprza,
że nawet nie chodzi o to, ile mu zadajecie, on po prostu jest coraz mocniejszy. Bo nawet jak go, wiecie, walnijcie jego hitem, to on nie ma tego takiego ogłuszenia sekundowego, że dostał obrażenie, tylko po prostu on od razu może zaatakować ciebie. Bo ma taki pancerz, że te trzy obrażenia nic mu nie robią. To jest porąbane. Dobra, zrobiliśmy jakiś gówniany pancerz, super, serwa czasu. No nic, chciałbym wam powiem ogarnąć, bo prawdopodobnie mogę. Tak jest. Jakiegoś, szanowni państwo, wampirycznego knighta. I będę chciał od razu zainwestować mu w zaklęcia, które są drogie, ale no jak zobaczyłem co to robi, to po prostu uznałem, że no głupim byłoby z tego nie skorzystać. Teraz tak, gdzie się chcemy udać? Gdzie jest to pieprzone spaczenie? Szkoda, że nie ma coś takiego, że jak najdę na mapę to widzę dokładnie. No. Okay, Barren Hills, czekaj, o co to kurde dokładnie chodzi, bo nie rozumiem. Coś tam muszę to przeczytać na spokojnie. Czekajcie, wróćmy się, dobra? I tutaj jest to chyba spaczenie. Dobra, pokaż mi jeszcze raz, o co chodzi w tym czymś. Pokaż mi to. Long have the hills southeast of Talabakheim been cursed. Strangers bla 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 bla. Currently there are wards in place holding back. 9 godzin to będzie się trzymało. Czyli co, jakby ja to coś aktywowałem i to 9 godzin trwa? W ogóle jest jakiś, zobaczcie, obszar bardzo duży wokół tego. Interesujące. 9 godzin, możemy chwilę tu poczekać, bo 9 godzin w tej grze to jest, wiecie, brzut beretem, co nie? No, powinno minąć, prawdopodobnie. Lecimy z powrotem tutaj. I ta wioska jest przez coś plądrowana. No, tutaj kurde po prostu straty, tam jest niebezpiecznie. Okej. Okay. I co możemy zrobić? Perform Ritual, albo tap into coś tam. Essence of Dark Magic and bind some rites to your will. Nie mów, że mogę mieć jednostki widm. Co ja tu robię, ludzisko? Jakiś rytuał? Oj, nie wiem, czy to jest dobre. Jeden rekrut. Dwóch mi się udało ogarnąć. I zróbmy jeszcze teraz tak, coś takiego. In the name of Kurnus, tylko pokaż mi, czy mam sloty na to. Spirit Host, kosztują one takie oto utrzymanie i to jest waluta wampiryczna, ale nie ma tej waluty. To co, mamy z Afryki tych gości? Jakie macie statystyki, panowie? O kuźwa, fajne. Ciekawe. Dobra, zróbmy tą pierwszą opcję. I to, no powinno dać mi chyba blessing. Nie wiem, czy daje. Staying in the Cruz Arena while performing the ritual has taken role of 12 moich ludzi zostało rannych. I poczekaj, co dokładnie? You estimate the wards will hold for 72 hours. Poczekaj. Nie jestem pewny, co dobrze rozumiem, ale po prostu przez tyle czasu nie mam jakby spaczenia? Jestem odporny na spaczenie? Czy dobrze rozumiem? Jeśli tak, to zrąbiście. Jeśli tak, to świetnie, że takie coś jest, bo tak szybko wam giną jednostki. No, odnoszą rany, no nie giną na szczęście, to tylko jest tam rana, bo gdyby ginęły, to byłby duży problem. Ej, to zarąbiste. Ty to co wy na to, ludziska, żeby nie być takim grzecznym, łagodnym, leśnym elfem, a być jakimś skurczyńskim nekromantą? Co wy na to? Skurczyński nojan nekromanta, który... No niestety nie będę mógł się specjalizować prawdopodobnie w czarnej magii czy nekromancji, bo już wybrałem jedną klasę postaci i chyba nie mogę tego zmienić. Ale no możemy się pobawić w jakieś rytuały, jakieś troszkę kostury inne, nieco bardziej niecne. No! Powiem, że to może być fajne, przy okazji, jak to zauważyłem, bo na streamie to zrobiłem na wyżej kamerkę, wiecie, bo faktycznie część rzeczy się zasłania i wolę ją troszeczkę podwyższyć. O, teraz jest o niebo lepiej. No, łajzy mi tu uciekają. Panowie, tak nie robimy. Panowie, tak nie robimy. Ja was zaraz sprowokuję. To jest tu jeden i macie 9 łuczników, tak? Tak jest, no dobra. Musimy ostrożnie podjechać, bo no, mogę zaraz zginąć, to w miarę szybko. Dobra, poczekaj. Teraz możemy. No, gdzieś mi walni, powiedzmy, że po prostu tutaj. Okej, okay, dostali. Ale się jeszcze nie sprowokowali. To czekamy 10 sekund i kolejne użycie zapodamy naszym oponentom. A trzeba te bitwy toczyć nawet z jak najmniejszymi grupkami dla wynagrodzenia od wampirów. A czy w ogóle frakcja jest chyba słabsza? Najczęściej tym więcej płaci kasnemikom. No, czym bardziej ich potrzebują, to więcej zabuli, nie? Dobra, zarąbiście. Ale to też rani to zaklęcie. Panowie, wy możecie atakować ich tam, bo nie ma czasu do stracenia. I wiatry magii mi strasznie te komunikaty w lewym dolnym zasłaniają. Ale dobra, ten spell jest w ogóle fajny. To mnie słabiutki, jak się porówna do speli późniejszych, to naprawdę, wierzcie mi, że to jest nic. To, co będą robiły spele późniejsze, to po prostu, nie wiem, zrąbanie
grupki osób, nie wiem, 30 na strzała. Serio, tak będzie. I to są, co ciekawe, różne spele. Takie rzucane, takie co z góry lecą. Powiew, wiry, no nie, w sensie vortex. Dobra, cyk. Okej. Ale musimy kupić jakiś miecz zaklęty, magiczny. Bo ten kostur, kurde... O nie! Dobra, bo on mądrze zrobił, widzieliście? Rozstawił pikę w takiej pozycji, że jakby najechał koniem, to bym się po prostu nadział. Dobra, dawaj tak. No, wbiliśmy level, patrzcie. Sporo w spellcraft, wbijamy i w atletykę. O, już niebawem będziemy mieli, zobaczycie, 100 punktów, to nam chyba da ten taki wyższy poziom, że będę używać zaklęcia tieru trzeciego. Nie wiem, od kiedy się zostaje dostęp do zaklęcia tieru czwartego. Nie mam pojęcia. Na pewno nie, więcej niż 120, bo no, na streamie już miałem 120. W sensie, dokładnie moi tam magowie mieli 120 i niestety nic. Dalej nie jest pokazane, że za niski poziom. Troszkę lipa, ale cóż, jest jak jest. Dobra. Masz kolego. Cyk. Cyk. No troszkę wam powiem, tą rękę sobie też wbijamy, ale no... O, ten w ogóle dostał za 30. Ile zabiły widma? Zabiły jednego typa, Spirit Host. No ale kogoś tam zabiły. Te są mocne, ale jednak lepiej mieć więcej łuczników, bo i tak ci łucznicy dobrze walczą z warciu. Dobra, bierzemy jeńców. Bierzemy itemy. Poda mi się to, że tutaj jest przyspieszony start i się o wiele szybciej zarabia. To jest naprawdę znakomite. Gdyby się miał zrobić to jak w Bannerlordzie, no to skorzystanie z tych wszystkich dóbr z tej modyfikacji, no zajęłoby po prostu wieki. I to wieki, wieki, zbyt duże wieki. Dobra, Krugheim. Czekaj, czy ja tutaj... No, tutaj byłem na pewno. No to salinimy sobie szybko te itemy, nie? A, i właśnie, ja miałem przecież pójść na arenę, żeby tego... tę medycynę oczywiście zresetować. To poczekaj. Enter the area. Wbijamy sobie, drodzy Państwo, trzeba robić też często save'y. Rzadko crashuję, ale raz mi skraszowało na streamie i no, musiałem się cofnąć jakieś 20 minut. I to był lekki przypał. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Kolego... Poczekaj. Która to była opcja? Dobra, teraz to jest. Dla mnie oczywiście reset. Inna trybu, to jest inteligencja i medycyna. 2000. Okej, okay, zrobiście. Kurwa, coś zrobiłem. Jaką medycynę? Miałem zrobić, no, wiarę. W sensie, czy to była wiara? Tak, to była wiara. Boże, Nojan, retardzie. Jeszcze raz, no straciłem 1700 kasy na to, niestety. Nieważne, teraz już mam ten dialog przeklikany, więc spoko. A dla mnie i to jest chyba dyscyplina, co nie? Tak. No i broń palna też jest mocna, bo są różne rodzaje. Mamy, wiecie, muszkiet, jakiś pistolet, mamy granatnik, taki, że jak trafimy w kilku, no to możemy zabić 10 na przykład. Z Imperium jest mega mocne, bo mają te jednostki artyleryjskie i to naprawdę jest porąbanie mocne. Dobra, ja bym chciał mieć oczywiście te hit pointsy porąbane, bo to jest mega porąbane. A nie, jednak ten punkt miałem. Wiecie co, sobie go wbiję w ten sposób chyba. Niech będzie. Albo nie, ja sobie znajdę medyka, a ja sobie narobił to. No, myślę, że lepiej jest mieć medyka. O, i tutaj bierzemy to najpierw i teraz to. Pokaż mi się, kolego. Czy ty masz dużo inteligencji? Nie spodziewałem się po tobie tego. No, to jest osiłek. Typowy osiłek, co dobrze walczy w zwarciu. Klasycznie, kto by się spodziewał. Musimy znaleźć lepszych gości na pewno. Okej, to jest bardzo ważna rzecz, żeby to mieć. Czyli stąd lecimy, zawijamy się i naszym celem będzie... Szanowni Państwo... Zamek Drakenhof, Waldenhof i te okolice, więc lecimy tam, tylko ostrożnie. Jak kultyści, czy możemy ich napaść? No tych 11, nawet na automacie, no to już więcej będzie, dwie grupki. A, dobra, co na automacie coś mi zginie, sprawdźmy w ciekawości. Zginął jeden żołnierz, Sentinel to chyba ten mocny, nie? No, nie opłaca się, ale dobra, awansował, więc powiedzmy, że mamy kogoś w zamian za to. No, niestety automat wciąż jest taki mało korzystny. Jak nie chcemy tracić dobrych jednostek, no to musimy grać to ręcznie, co jest, uważam, że totalnie przerąbane. No. To musimy uważać, bo zaraz się jakaś armia zrespi i wampiry mają, no, małe armię. Po 500 to nie jest dużo. A tu widziałem jakiegoś imperialnego typka. Tak, Dariusz. I co masz, panie Dariuszu? Rekruci. I no, masz troszkę mocnych jednostek. No nie, tam widzę, że raczej nie damy rady. O kurde. Leci za mną. Co mnie spowalnia? Mnie spowalnia, drodzy państwo, troszkę jeńcy. Ma 4-3 speeda, ja jestem szybszy, ale nie ma szans mnie złapać. Krawana... Może krawany by się napadli? Też jest szybka. I głosowanie, dobra, to mnie nie... To się mnie nie tyczy za bardzo. No nic, wbijamy tutaj. Selinimy ziomeczków i mamy
cały czas tego samego typa. Ty mnie, kolego, nie interesujesz. Mnie interesuje taki lepszy troszeczkę ziomeczek. Od Labi. Mhm. No, ale już mam 60 ludzi. Jaki mam w ogóle limit? No, słuchajcie, mam prawie 100 ludzi, to z taką armią możemy naprawdę farmić sobie zarobiste grupki. I jest Niklas. Oni są po prostu popieprzeni. To są tak mocne jednostki. Serio, patrzcie. Tyle ma... I on jeszcze ma magię, co jest najlepsze. Ma magię, czy nie masz magii? A throwing crossbow ma spellcraft. Dobra, to bierzemy pana Niklasa. Panie Niklasie, będzie się o 20 koła najprawdopodobniej. Ale warto, bo no w bitwach jest super. Czy mi w ogóle było na to stać? Ile mam teraz kasy? Zobaczę sobie. Wiesz, jakbym był w stanie go wyszkolić, nauczyć nowych zaklęć, to byłoby super, bo no, pamiętajmy, że tych zaklęć mogę się nauczyć jedynie na ziemiach wampirów. No, co jest trochę bolączką. No dobra, załóżmy, że idziemy do ciebie, kolego. Tak się nazywa ten nauczyciel, też Niklas. Siemano. I chcę wyszkolić tego pana przyjaciela. Ty, on ma widzieć, że wiele lorów chyba. A to ciekawe, no, Dark Magic. A to jest mocne zaklęcie. Czy to było to? Poczekaj, Blast? Nie, to chyba to jest mocne. Prawdopodobnie tak. Dobra, no i się żeśmy z kasy wyzerowali, ale zaraz napadnie jakąś grupkę potężną i na pewno pieniążki nam wrócą z powrotem. Dobra, medycyna. A, ja tego punktu w końcu nie wbiłem. A oczywiście to bierzemy koniecznie, to jest must have. No i kolego, słuchaj. Już ci przypisuję twojego spela, mój ty przyjacielu. To masz mieć po pierwsze i te dwa. Chyba tu ten jest mocniejszy. Black Bolt. Zróbmy test. Teraz masz to używać. Tylko tak, to i to, te dwa. Dobra, i zobacz, bo to jest w ogóle jakiś buff. Tak, to jest buff, to jest fajne. Dla castera. No to co, kolego? Lecimy sobie tutaj, na tych deserterów. Panowie, złapię was. Złapię was doskonale. Walczcie z nami, nie poddawajcie się. Musimy znaleźć szybkie źródło zarobku. Zrobić dużo kasy. Ona łatwiej wam pewnie zbić grupki jakichś wrogich, powiedzmy, lordów na tym serio. 20 koła za bitwę może zrobić. A że mamy teraz wojnę z Imperium, to na luzie powinno pójść. Dobra. I czy ty masz kogo konia? Czy on nie ma konia? Gdzie on jest w ogóle? Poczekaj, kurde, on jest tutaj, dobra, masz konia. To panowie, wszyscy atak, dobra? Jaki okrzyk w ogóle zrobiły. Trzeba ich koniecznie przypisać do innych grup. Dlatego, że no to sobie idą, on idzie w formacji, a będę miał nad nim łatwiejszą kontrolę, plus będę mógł mu wydać rozkaz, żeby nie strzelał, nie używał zaklęć, bo tutaj jak wiadomo dam sobie F1, przepraszam, F2, nie, to było... Co? No, F4 w każdym razie klika, tak jakby bez wybrania innej opcji. No to zmieniam tryb, czy mają strzelać, czy mają się wstrzymać i to też działa na magię. A czasami ci goście niestety lubią walić po swoich misklikiem i no friendly fire, albo nawet po lordzie, czyli po Nojanie. Friendly fire bywa bolący. To ktoś napisał w komentarzu, że dziwne, że nie wziąłem sobie nazwy Noyanriel. No, bo powiesz, jak na elfę to byłoby zarąbiście, no ale cóż. Jest jak jest, niestety. Dobra, walnijmy to. Nie wiem, czy w ogóle będzie okazja, żeby wykorzystać zaklęcie mojego przyjaciela. Proszę, piechota, no troszeczkę poczekaj. Troszkę z naszym lordem zamula. No. Gdzie jest ten lord? Boże święty. Jedź szybciej. Jestem w grupie z tymi retardami. Dobra. Kolego, nie strzelaj. Podejdźcie bliżej. I ty zaraz możesz użyć spela. Rozumiesz, kolego? Dobra, tam trafi ich czy nie? A oni są tam, ty. Boże, co myślałem, że oni są w tym miejscu? Nie mam pojęcia. Dobra, teraz kolego. Atakujcie. Dobra, jedź przyjacielu. I salwa. Mega mocna. Ale ważniejsze jest zaklęcie. On jakiś niemrawy jest. Co ma za kurde konia? What the fuck? Dobra, no w innej bitwie to wykorzystamy. Teraz raczej no, nie będzie takiej możliwości. Proszę, że coś kurczę niechętnie rzucił zaklęcie. Bardzo niechętnie. Może mało wiatrów magii. Być może. Jest taka szansa. Dobra, szukajmy jakichś grup imperialnych gagantków, których sobie napadniemy. Cabin in the woods. Approach the cabin, oczywiście. Continue. No, gdy door, zapukaj. Możemy sobie cię rozwalić. Rozwalmy. Your party strongest member atoms. Napominasz ten szkielet. No nie? Okej. Okay. Wbiłem do środka. Mogę za 500 wziąć, zobaczcie, zaopatrzenie. A, czyli wbiłem komuś na atę i za 500 kupiłem od niego rzeczy. No to powiem, że niemiło. Niemiło, że wyważyłem mu drzwi. Bardzo niemiło. Dobra, dalej jest ten punkt w medycynie. Czy ja tego nie wbiałem?
Tak? A, i w końcu miałem o to zrobić, bo zapomniałem. A możemy sobie tak, ability start started. Dobra, dajmy to. Okej, okay. I tutaj mamy fajne rzeczy, dużo harmonii dziennie. To jest bardzo też ważne. Ten ward save jest zarąbistek na maga. Every spawn unit heals 1 HP for all healers. Też bardzo dobre. No, to, ale to też się tyczy jakby miał nekromantów, czy to raczej tak nie działa? Jeśli tak, to powiem, że przegięte. Totalnie przegięte. Dobra, szkoda, że nie pokazuje tego błogosławieństwa. Jako błogosławieństwo faktycznie. No bo realnie to niby nie jest błogosławieństwo. To, że jestem odporny na to spaczenie. Ale cóż. Dobra, Outlawi. No tu powinny być jakieś armii wrogów. Coś powinno tutaj, drodzy Państwo, być. A jest pusto. Nie wiem czemu. No jest tu niby ten Dariusz słynny. Dobra, szukamy dalej. Coś się pewnie zaraz znajdzie, co? Byleby nie oberwać od spaczenia. Kultyści, ty nas kolego absolutnie nie interesujesz. No i taki ziomeczek ty by chciał mnie sklepać. No ale ty masz, no nie, no kurde. Nie masz rekrutów dużo. Ale chociażby jak on ma kilku nawet tych, wiecie, na demigryfach, to są tak mocne jednostki. Ojoj, ty. No kurde. Serio, no ci na demigryfach to są porąbani. No i no, takich grup to nie pokonam, jest ich zbyt dużo. Tak z 80 to spoko, dałbym radę. W ogóle to jaki ładny posąg, pewnie kurde tego. Kto to jest? Sigmar? Że z tym być młotem? To może jakiś cesarz, nie? Może, no, na Karla Franca to nie wygląda. Karl Franc jest troszeczkę młodszy. Villagersi. Ej, no nie ma tu grup jakichś normalnych lordów, są sami mocni. Co jest? No gdzieś zaraz coś powinno być chyba, mam nadzieję. Dobra, poszukiwanie odciska w odcinku kolejnym. Teraz wam serdecznie dziękuję za uwagę. Nawet nie wiem, kiedy minął ten odcinek. Jak się podobało, to oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie na Facebooka i Skodzika, YouTube streama i potężny Instant Gaming. No na razie, hej hej!